Witam Państwa w magazynie NBA. Moim gościem dzisiaj jest Michał Pacudap z probasket.pl. Dzień dobry. I porozmawiamy o Dwightie Howardzie. A Michał jest dlatego, bo postawił kontrowersyjną dosyć tezę, że Dwight Howard nie jest najlepszym obrońcą. Dlaczego tak uważasz? Znaczy, przede wszystkim ja postawiłem pytanie, czy nadal jest najlepszym obrońcą, ponieważ no wiemy, że on jest dwukrotnie ostatnio wybierany najlepszym defensorem ligi NBA. Natomiast mnie zastanowiła pewna rzecz, ponieważ był taki moment, w 6 meczach z rzędu Dwight Howard łapał 5 przewinień. I ja się zacząłem zastanawiać, czy ten fakt, że on łapie te przewinienia, przez co opuszcza boisko, wpływa na ocenę naszą jako obrońcy, no bo ewidentnie jest to błąd w obronie, prawda? Oczywiście ten problem został już rozwiązany, przez to Marcin Gortat gra ostatnio bardzo krótko, bo Howard już tak nie fauluje. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że ten czynnik przewinień też powinien być brany pod uwagę, no bo to jest mniej więcej tak, jakbyśmy mieli rozgrywającego, który owszem ma 15 asyst, ale ma na przykład średnio 10 strat. Więc myślę, że to jest taki czynnik tylko, który wpływa na naszą ocenę. No i w mojej ocenie on wpływa. Natomiast no, teraz już Dwight Howard pokazał w kolejnych meczach, że już te przewinienia już ograniczył, więc nadal dominuje strefę podkoszową i na pewno będzie brany pod uwagę w czołówce do obrońców ligi. No właśnie, czy to nie jest czasem tak, że my automatycznie bierzemy zawodnika, który jest najlepszym defensywnym zawodnikiem NBA, bo tak jest dokładne tłumaczenie Defensive Player of the Year, z najlepszym obrońcą, no bo jak porównać centra z rzucającym, kto lepiej broni? Czy właśnie Dwight Howard przez te swoje osiągnięcia statystyczne właśnie nie jest najlepszym defensywnym zawodnikiem, bo ma najwięcej zbiórek, bloków i dominuje w tej strefie podkoszowej, a wcale nie jest właśnie najlepszym obrońcą, może są lepsi od niego. No tak, tylko to dlaczego ostatnio, znaczy przed paroma laty był wybierany, prawda, inni gracze byli wybierani, tak na przykład Ron Artest był najlepszym obrońcą. Więc no, to jest ciekawe pytanie, znaczy no, w mojej ocenie powinno się składać na to nie tylko liczby czy cyfry, czyli wskaźniki tego na przykład, że rywale Orlando Magic zdobywają mało punktów z pola 3 sekund, kiedy jest Howard i tak dalej. To są oczywiście ważne rzeczy, natomiast na taki ogół tego, czy ktoś jest dobrym obrońcą, czy nie, no powinno jednak wpływać to, czy zbiera, czy blokuje, czy przechwytuje, czy też broni dobrze jeden na jeden, no bo i czy broni też zespołowo, natomiast no, ta obrona jeden na jeden wydaje mi się przy takiej ocenie kluczowa. Właśnie, ale teraz odpowiedzmy może na to pytanie. Czy Dwight Howard jest najlepszym obrońcą w NBA? Myślę, że w tej chwili jest, natomiast zobaczymy, jak będzie sobie radził z tymi przewinieniami w kolejnych miesiącach, ponieważ wydaje mi się, że jeśli będzie miał problemy z faulami, to może to być czynnik, który wpłynie na ocenę wielu osób, na to, czy jest najlepszym defensorem, czy nie jest. No tak patrząc na te pierwsze tygodnie NBA, kto może mu w tej walce o tytuł najlepszego defensora zagrozić? Ron Artest? Ron Artest już może ma Paul swoje Gasol, lata. Teraz znacznie lepiej broni niż jeszcze ostatnio. No wśród wysokich Pau Gasol, Tim Duncan od lat jest w tej czołówce defensorów, to o tym się często zapomina. No a wśród niższych graczy Rajan Rondo, myślę, że no uprzykrza bardzo tymi swoimi długimi rękami rywalom. Jest Gerald Wallace, który troszkę teraz poniżej oczekiwań, myślę, że gra w Charlotte. No myślę, że jest ta grupa zawodników od lat bardzo dobrych w defensywie, no i to oni będą między sobą jakoś walczyć o to trofeum.